Mam już 46 tysięcy dolarów i stać mnie na naczepę taką konkretną. I nawet powiem ci, że mógłbym sobie taką naczepę kupić i już nią jeździć przy pomocy tego pojazdu, bo jest specjalny do kupienia też wózek do naczep, który pozwala mi podczepić naczepę dowolną do tego do jakiegokolwiek samochodu z takim zwykłym samochodowym, chyba hakiem. Tak myślę, ale nie jestem do końca przekonany, czy to by faktycznie mi podziałało. Chociaż wiesz, mamy tutaj niskie i wysokie biegi. Na niskich samochód no naprawdę ma niezły start i zajebiście się rozpędza na pusto. Teraz wiozę sobie jakiś mały ładunek za 100 dolców, ale jedziemy do doków. Zobaczę, czy pokazały mi się tam jakieś fajne misje i takie wiesz, wysokopłatne przede wszystkim, na które poluję oczywiście. I sprawdzałem przy okazji też w moim komputerku w domku, czy jest coś ciekawego do kupienia. No i coraz więcej samochodów pojawiło się już takich w moim zasięgu. No ale celuję jednak w to, żeby mieć jakąś ciężarówkę, bo strasznie jestem ciekawy, jak wtedy będziemy zarabiać za transporty. Czy faktycznie zwiększą się te zarobki, czy też nie. No i jedziemy teraz do doków, a potem pojedziemy sobie jeszcze na wyzwanie driftowe w stoczni, bo tam jest jedno, moim zdaniem, bardzo trudne wyzwanie, w którym trzeba podriftować. I o ile ostatnio drifty szły mi naprawdę znakomicie, jak na Bimenji Drive i moje umiejętności, to jest bardzo trudna gra do driftowania, uwierz mi, jak nie wierzysz, sam sprawdź i popróbuj coś tu na kierce podriftować, albo nawet na padzie, czy te samochody. Chociaż mam wrażenie, że oni też coś tutaj z wersji na wersję ulepszają pod tym względem i ostatnie driftowanie poszło naprawdę dobrze, ale pogrzebałem trochę w moich ustawieniach kierownicy i w ustawieniach w grze i teraz udało mi się zsynchronizować te obroty tutaj w grze z ruchami mojej kierownicy i chyba mam takie całkiem niezłe te ustawienia, wobec czego jeździ się trudniej, bo okazało się, że mam ustawiony dużo mniejszy kąt obrotu. O, co tu się stało? Holy shit! Zabrakło mi paliwa! Faktycznie, ej, ale myślałem, że mam jeszcze, że mi starczy tego paliwa. Silnik zaświecił się na czerwono. Co ciekawe. Brakło paliwa w Bimenji i wygląda to tak. Nie wiem, jak zrobię teraz dostawę. Mam 161 sekund na dostawę, ale to nie było. Nie no, paliwa było jeszcze tak w miarę dużo. Stoi i się nie rusza. Teraz, czy jest tutaj jakaś pomoc drogowa? Właściwie na tej wyspie mamy też stację paliw, ale przydałoby się, bo nawet jak ostatnio kupowałem sobie ubezpieczenie samochodu, tak w realnym życiu, i tam masz na przykład możliwość wykupienia sobie assistance. Ja sobie teraz pokupowałem dużo tych pakietów i lawety i te samochody zastępcze, wszystko sobie dokupiłem do auta, no ale tam było coś takiego zapisane, że możesz sobie z ubezpieczenia zamówić, żeby ci przyjechali wystartować akumulator, jeśli ci padnie, albo żeby przywieźli ci zbiornik paliwa. I tutaj mamy opcję tylko wezwania taksówki. I tutaj jak jesteśmy sobie w samochodzie, to mamy odholuj na drogę i odholuj do garażu. Tylko wiesz, no fajnie, ja bym chciał uzupełnić w nim jakoś paliwo. Jak mam to teraz zrobić? Bo on, wiesz, nie może ruszyć, nie mogę pojechać na stację benzynową, nie mogę go teraz, właśnie, bo tu nie ma też holowania, nie ma możliwości podczepienia linki albo czegoś takiego. Nawet nie mam możliwości, jak przepchać tego samochodu, a czy mogę jakoś do zbiornika sobie, o czekaj, coś tu jest. Uzupełni paliwo w pojeździe, twój pojazd nie przyjmuje żadnego z dostępnych paliw na tej stacji. Jakiś zbiornik, jakiś kanister i bym kawałek sobie przeszedł i zatankował furę. Gdzie tu w ogóle jest wlew paliwa? Gdzie tu jest wlew paliwa? Albo gdzieś tutaj na dole. W GTA zawsze tutaj gdzieś się strzelało, żeby samochód wybuchł. I patrzę na moją drugą furę i wiesz co, kuźwa, no tu też nie widzę wlewu paliwa. Nigdzie. Tu z tyłu, z boku. No dobra, no to co możemy zrobić w takiej sytuacji, jak nam w Bimenji Drive, w karierze, zabraknie paliwa? No jedyne co możemy zrobić,
możemy chyba przepchać ten samochód. Głupie trochę, co? Powinna być taka mechanika, że możemy sobie no jakiś zbiornik paliwa ze sobą wziąć i tyle. Samochód zdaje się, że zostawiłem na luzie, mam lekko skręcone koła, idealnie tak, żeby się przepchał w stronę paliwowni. Dopróbujemy. Okej. Wiesz, nie chcę go uderzyć za mocno, bo moja fura się zepsuje, znaczy no, moje fury się zepsują. O, czekaj, bo coś z moim samochodem nie tak. Coś tu się źle dymi. Sprzęgło? Chyba sprzęgło spaliłem. Chyba spaliłem sprzęgło, bo to tak dymi się jakby od sprzęgła, co? Wiesz co, no, jeździć jeździ jeszcze. Okej, wiesz co, jestem już bardzo blisko stacji. Może przesiądę się na chwilę do tamtego samochodu. Może skręćmy mu koła w ten sposób. No i próbuję dalej, no bo co mam zrobić? Byłem ciekawy, co się stanie, chociaż myślałem, że sobie zatankujemy, jeszcze jakaś rezerwa się odpali czy coś. Fajnie by było, jakby można było przynajmniej przetankować paliwo z jednego samochodu do drugiego. Paliwo. Nie przyjmuję, kurde, jeszcze jest za daleko. Coś z tym przepychaniem jest nie tak. Wydaje mi się, że jak wysiadam z tego żółtego pick-upa, to w nim się... O! To w nim się załącza bieg inny niż neutralny. Albo D, albo jakiś jeszcze inny. Bo za każdym razem jak wsiadam, to jest jakiś bieg wrzucony. O, już idzie dobrze. Dobra, teraz się z innej strony ustawimy. Przed chwilą wydałem 1300 zł na naprawę tego auta. Nie jestem z tego zadowolony, serio. No ale trzeba. Pierdnicze, ale ciężki ten samochód, albo kurczę. Tankowanie w Bimenji to jest naprawdę katorga. O, wsiadłem do tego samochodu i ma włączony D. No kurde. Okej. Podjadę tym samochodem, żeby stacja benzynowa nie łapała mi jego do tankowania. Tak, widzicie, wsiadam do samochodu z powrotem i jest bieg załączony, jak wysiadam na padzie, ale jak wysiądę na F na klawiaturze, to auto nie jedzie, nie? Czyli któryś przycisk na padzie musi, od wysiadania pewnie przycisk na padzie również wbija bieg. Patrz na to, straszne. Okej, jak ucierpiał mój pick-up? No tutaj zainstalowałem sobie specjalnie zderzak, widzę, że tutaj tak dokładka odleciała, ale zderzak jest w dobrym stanie. Mhm. Chyba jesteśmy już wystarczająco blisko, żeby... Ej no, co? Już zgłupiałem kompletnie. Okej, okej. Teraz jest zajebiście ustawiona ciężarówka, ale nie mam dostępu do dystrybutora chyba. No dobra, zobaczmy, czy załapię. No jak nie przyjmuję tej... Okej. Trzeba siedzieć w samochodzie, żeby tankować, jasne. To ma sens, to ma sens. Tankuję... Teraz to wygląda tak, że jeśli chcemy zatankować samochód, no to musimy przywołać go do siebie na stacji benzynowej. Najpierw użyć taksówki, przyjść tutaj na stację benzynową z naszego garażu na przykład i wtedy go dopiero zatankować. Ogarnianie tego mi zajęło, w każdym razie wydałem, na początku odcinka miałem 46 tysięcy, potem sprzedałem jeszcze zużyte jakieś tam części, których nie używałem do mojego samochodu i teraz mam magiczne 44 tysiące złotych. Także wspaniale, pełny zbiornik kosztuje 123 złote. Bardzo fajnie i teraz możemy sobie furę już odpalić. Ach. Dobrze cię w końcu usłyszeć, ziomek. Tak wygląda obecnie tankowanie w karierze. Uuu! Zapomniałem, jaki on jest mocny. Mam nadzieję, że dodadzą jakąś dodatkową mechanikę, na przykład, że musimy kanister sobie ogarnąć albo coś takiego, albo że możemy sobie wezwać jakąś ciężarówkę holowniczą i będą nam holować samochód. To by było bardzo fajne, nie? Albo że na przykład możemy wezwać ciężarówkę holowniczą i sami musimy poholować, jeśli nie mają pomysłu na to, jak zrobić AI do tego, które będzie sterować danym
pojazdem holowniczym, prawda? Ale tak, udało się natankować, misja wykonana. Ja was zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie. Cześć.